Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Niosę już zbyt wiele. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Zakwy są przepełnione. Niosę już zbyt wiele. Kuźnia jest gotowa na wszystko, czego ci trzeba. Może ci się to do czegoś przyda. Skończone. Mam tu broń, co się zowie. Spójrz. Muszę czekać.
muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Nie
jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Właśnie dużo, to jest ten amulet. Broń oburąg dodaje do obrażeń i dwuręczne bronie sieczne, wyprawiona skóra na ciernie. I bariera jeszcze jest. Także dobry jest ten amulecik. Następne mam w pierścieniu okrzyk odnowienie. Tutaj podstawowe zyskują prenie do szybkości ataku zrobiłem. Aspekt naznaczenia, atakowanie podstawową główną do 16 razy. 30, dobra, na broń wziąłem na berserkowanie obrażenia 26% w ciągu 5 sekund do odkrwawienia. Dobrze, tutaj jest w tym mieczu furia generacja 2% i 30 to maksa mam. Tu jest umiejętności zwiększone maksymalnie 36%. Na buławę, trafienia krytyczne do szybkości ruchu, szybkość ataku, szybkość ruchu, ważna rzecz. Dobrze, jeszcze mam spodnie takie, też premię zyskuję, okrzyk wojenny mam 4 razy. Nie jestem jeszcze gotów. I mam tą zbroję dobrą, okrzyk bojowy. Okrzyk bojowy dodaję. Dwuręczne bronie sieczne 23%, to też jest dobre i do obrażeń ogólnie do zręczności. Zręczność już mam sporą. I podstawowe redukcja obrażeń. No dobrze, idziemy. Teraz już jest lepsza postać. Solo robię już te Dungeony. Jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Muszę czekać.
jestem jeszcze gotów. Bariera też ładnie wchodzi. Pomaga. Prawie 6 sekund. Na 6 sekund się załącza. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. No kosi ładnie. Wcześniej tutaj to od razu, nie wiem, ginąłem, musiałem uciekać. A teraz się wbijam i daję radę na 46. Ten dungeon. Ścieżka ślepców. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Wszystkich można powybijać. Nie trzeba uciekać. Tylko nie ma szybkości ataku ten amulet. Szkoda, ale to nie jest. Zrobiłem sobie chyżość też na 3, tylko i tak jest troszkę wolny. Ale ma za to dwuręczne bronie sieczne właśnie do topora i obu rąk. I moc pasywna na ciernie, wyprawiona skóra, 2 dodaje. I bariera. Można spróbować zakląć, żeby było na... Żeby było... Żeby na szybkość było, no ale może wypadnie. Ale trudno, nie musi być. I tak dobrze jest. Bo ma szybkość ataku bardzo dobrą. I obrażenia od berserkowania duże. Nie jestem jeszcze gotów. I broni jednoręczna też sporo jest. Jak się zapali, to nawet pojedynczy mieczyk, podwójnym mieczykiem ich rozwala. Ma sam miecz. I szybki atak. Szybko zadaje. Czekać. Berserkowanie też dobre. Zadaje dużo obrażenia.
jeszcze gotów. Muszę czekać. Przekonasz się, że moje umiejętności są niezrównane. Udało się odzyskać większość. Taka zbroja unikatowa. Może można sprawdzić krwawienie. Elitarnych wrogów. Natrafienie krytyczne na elitę. Wiele z tego warto zachować. Dobrze, amulet można sobie ulepszyć do końca. Chyba, albo jeszcze nie, zobaczymy. Potrzebujesz coś wycenić? No, można, fajnie. Jeszcze dosiecznik doda do obrażeń i obu rąk. I wyprawia ją na skórę jeden. Dobrze. Obrażenia podczas berserkowania to też ważne. Miałem tam z 50-60. Jakby 150 było, to by super było obrażenia. Główne i toporami, dobra. Nie jestem jeszcze gotów.
Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Dzięki ci. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Bez ciebie by mi się nie udało. Muszę czekać. Bez ciebie by mi się nie udało. Muszę czekać. Muszę czekać. Muszę czekać. Krótko. Gdy nastanie nów, robimy wypad po ciała. Idź do cel i zbierz co. Rutko pada, level 104. Spokojnie. Nakarm nimi robaki. Potrzeba nam więcej mięsa. Wardok. Jestem jeszcze gotów. Zawdzięczam ci życie. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Muszę czekać. Muszę czekać. Dzielnie, jakbym miał zbroję. Ponad 10 tysięcy to by zabierało jeszcze super obrażenia. Nie jest.
jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Tutaj trochę ciężej. Jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Muszę czekać. O, spokojnie. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Muszę czekać. Muszę czekać.
Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. 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 Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Skończyły mi się mikstury. Nie jestem jeszcze gotów. Jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. Muszę czekać.
nie uniosę nic więcej. Nie jestem jeszcze gotów. Nie jestem jeszcze gotów. No, także 300, 400 zadaje, nieraz 500, 600 nawet. Jak macie jakieś porady, jak zwiększyć toporem obrażenia sieczne, żeby milion zadawał, albo z 800, to napiszcie, no. Widziałem na necie gościa, co właśnie miał taki build, właśnie na trąbę i na berserk, i zadawał właśnie 800, nawet do 1000 obrażeń, miliona obrażeń. Właśnie samym toporem. Zbyt wiele. Bez właśnie żadnych tam cierni, jakichś obrażeń, kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów. Po prostu samym toporem sieczne obrażenia zadawał, jak berserkował, ponad bańkę zwykłym wrogom. Jeszcze pewnie od odsłonięcia trzeba mieć. Nie od odsłonięcia, tylko od pobliskich wrogów dużo. No nic, jeszcze raz zobaczcie tutaj, jakie mam przedmioty. Łańcuszek chroniący, taki mam aspekt. Tu mam jeszcze takie buty, też mogę ich używać, tylko jeden odskok, ale właśnie szybkość ruchu zwiększona trochę. Furia i ogień, właśnie mogę założyć, bo odporność na ogień duża, o super. A grałem na tych bucikach, bo one mają 3 ładunki odskoku i to też jest fajne. No ale mniejsza moc przedmiotu, dobrze, przełączę na te buty. Nawet aspekt lepszy, bo 15%. To taki sam aspekt. Premia do szybkości ruchu. Także myślę, że mam w miarę dobrze to zrobionego, tylko że można pewnie jeszcze lepiej. Szansa na kryt 42, żeby było, też miałem już. Można na pewno lepiej, żeby obrażenia zadawać większe. No. Kryt tylko 4,7. Odsłonięcie już prawie 200. Obrażenia podczas berserkowania, żeby jeszcze były wyższe. I toporami. No i ciernie, kurczę, z 1000 jakby było. To żeby jeszcze do tych ataków siecznych te ciernie. Bo też mam aspekty w skrzyni. Jakieś przedmioty, żeby trochę więcej cierni. Ale jakby właśnie zbroja wypadła, która tam ma, nie wiem, 11 tysięcy cierni. To jest ta zbroja taka specjalna. To byłaby dobra.
postać, na pewno jeszcze większe obrażenia. No, od ognia 52 teraz, jak założyłem te buty. Regeneracja furii, ale tego nie mam, bo to w tablicy jednej było. A jej właśnie chyba nie odkryłem. Źle też poszedłem z tą tablicą. No. Nie uniosę nic więcej.